Spotkałem się z zawodnikami. Ten cel na ostatnich 8 meczy to jest minimum 13 punktów. Zostało nam 7 meczów, więc jeden punkt zrealizowany, jeszcze tylko 12. Głęboko wierzę, że zawodnicy temu podołają. Zależy nam na tym, że te cele, które tam będą stawiane, czyli jeżeli będziemy promować tych zawodników w jakiś sposób, no to również od nich coś tam wymagać, nie że tylko dajemy, a nic nie wymagamy. Myślę tutaj nawet o kwestiach finansowych. No te 2 miesiące poświęcimy na to, żeby się przyglądać drużynie. Część zawodników kończy kontrakty. Pewnie pojawią się jeszcze nowi zawodnicy. Natomiast ja mogę powiedzieć już dzisiaj, że Herobry zawsze ma grać o najwyższe cele, natomiast zawsze będziemy stawiali cel minimum. Także na razie nie chcę składać żadnych deklaracji, ale oczywiście do tematu wrócimy i jedno, co mogę zapewnić wszystkich mieszkańców Głogowa, zawsze będzie przed drużyną stawiany cel minimum. Jestem w klubie od tygodnia, natomiast odpowiadając na to pytanie, powiem tak. Jesteśmy nowymi władzami i też chciałem poinformować. Głośno i wyraźnie powiedziałem, że dopóki ja będę, czy będę tylko 3 miesiące, czy będę dłużej, to w klubie nie będzie skautów. Chciałem poinformować, że z dniem dzisiejszym zostały rozwiązane umowy z panami, którzy byli skautami Chrobrego Głogów. Chciałem także państwa poinformować o tym, że jeśli mówiłem, że Chrobry Głogów jest klubem dla Głogowian i ma być tworzony przez Głogowian, to też tak będzie. Chciałem państwa poinformować, że z dniem dzisiejszym została rozwiązana umowa z panem Grzegorzem Kowalskim. Chrobry Głogów w najbliższych tygodniach, miesiącach będzie przygotowywał strategię rozwoju grup młodzieżowych i na pewno pojawi się ktoś taki, kto będzie też koordynował grupy młodzieżowe, czy to będzie koordynator, czy menadżer klubu. Natomiast jedno, co mogę powiedzieć, będzie to człowiek z Głogowa.